Oczywiście też jest trochę tak, że jak ktoś bardzo chce doświadczyć samotności na Camino, to może niekoniecznie musi iść żadnymi głównymi trasami, tylko może pójść właśnie trasami, które są dalej od Santiago, nie dochodzić do Santiago. Taką trasą, którą pamiętam, no to była taka rzeczywiście niezwykle samotnicza droga. To była droga Camino z Madrytu, gdzie szło się przez ogromne pustkowie. Ja przyznam, że ja bardzo lubię ciepło, ale tam doświadczałem takiego gorąca uderzenia, ponieważ tam nie ma w ogóle cienia. Tam są kilometrowe odcinki wielkich pól i takiej wielkiej przestrzeni, gdzie właściwie no nie ma nic. No, te miejscowości są niezwykle malutkie, to jakieś takie wioski raz na 10 kilometrów i trzeba te 10 kilometrów przejść. Przyznam, że wtedy miałem takie doświadczenie takiej pustki, takiego obcowania z pustką. No ale to też jest jakieś doświadczenie drogi. Czasem jak ktoś o to pyta, to myślę sobie, że tak, nauczyłem się na Camino też milczeć. Milczeć w tym sensie, że mniej robić, mniej czytać, mniej analizować, mniej pisać. Raczej zdać się na to, że tak doświadczam tego, co się dzieje i po prostu to życie przeżywam. Zresztą to jest bardzo piękne w tym filmie, o którym często mówię, Droga Życia. Bohater tego filmu mówi do swojego ojca w którymś momencie: tato, życia się nie wybiera, życie się przeżywa. I oczywiście Camino się przeżywa. I w tym przeżywaniu takim jednym z elementów jest właśnie to milczenie. To milczenie to jest też takie doświadczenie spotkania z ludźmi, różnymi ludźmi. Ludzie się orientują, że jestem księdzem, mimo że ja nie chodzę w habicie. Niektórzy moi bracia chodzą w habicie, ja po prostu czuję się ugotowany w tym habicie. Jest bardzo niewygodny do chodzenia na dominikański habit. Ja chodzę zwykle w t-shircie z krzyżem, właśnie tym, który tu mam na szyi. Jak ktoś mnie pyta, dlaczego go noszę, to mówię, że jestem księdzem. Pamiętam takie spotkanie z taką Koreanką, która pierwszy raz w ogóle rozmawiała z księdzem w życiu, miała ze 40 lat. I ona w ogóle mówiła, czy taki w ogóle prawdziwy ksiądz i w ogóle co ja robię, jak żyję. To było pierwsze spotkanie w ogóle z księdzem katolickim. Zresztą dla wielu osób to jest takie spotkanie pierwsze w życiu, że mogą widzieć księdza, który, nie wiem, siedzi z nimi w barze, rozmawia, zachowuje się naturalnie. Ilu miałem takich znajomych po drodze, którzy nagle orientowali się w katedrze w Santiago, że jestem księdzem, choć przez całą drogę jakoś nie było ku temu okazji. To jest szalenie wzruszające. Pamiętam taką drogę kilka lat temu, kiedy właśnie ci wszyscy, których widziałem po drodze, potem przypadali mi w ramiona i mówili: w ogóle gdybyśmy wiedzieli, to w ogóle wszystko inaczej. Potem opowiedzieli mi całe swoje życie. No to jakoś tak jest. Camino na tym odcinku bardzo zbliża ludzi. Ja to trochę nazywam, że to są takie wiadomości, znaczy takie spotkania z windy. Jakby człowiek wsiadł do takiej windy, jechał 150 pięter, potem wysiadamy i bardzo często już się więcej nie spotkamy. Ale to, co przeżyliśmy przez te 150 pięter, to jest bardzo prawdziwe. To jest coś takiego, co zostaje na lata. Trochę tak jest, że każdy też na tej drodze potrzebuje takiego swojego czasu, ale to też nie jest tak, że się ludzi nie widzi. Za każdym razem, kiedy się spotykamy i kiedy się mija innych pielgrzymów, to chociaż się do siebie macha i mówi się sobie: buen camino, dobrej drogi, po prostu. I to jest takim widocznym znakiem, że jesteśmy wszyscy razem w tym doświadczeniu i w tym takim przeżywaniu tych trudności. Natomiast oczywiście pamiętam takie rzeczy, które były bardzo wyjątkowe i jakoś takie zapadające w pamięć. A takiego człowieka, który szedł jako chirurg, i on umieszczał te swoje przejścia na Instagramie, bo w zależności od tego, ile będzie miał polubień, to tyle pieniędzy wpływało na konto jakiejś kliniki onkologii.
szedł z takim śmiesznym czerwonym nosem, przyklejanym takim nosem klauna. Pamiętam też takich ludzi z Australii, oni jechali na rowerach, takie małżeństwo, i oni jechali dlatego, że zmarło ich dziecko. Że zmarło ich małe dziecko i oni jechali tak po prostu, żeby to sobie poukładać. I po kilku dniach mijania się, w którymś momencie, kiedy siedzieliśmy, oni się dowiedzieli, że jestem księdzem, też się do mnie przysiedli i... No i tak po prostu gadaliśmy. Tak gadaliśmy o tym, co się wydarzyło, jak to jest, jak to zrozumieć. Takich sytuacji jest mnóstwo. Wystarczy stworzyć ku temu okazję i nagle one same się rodzą. A czasem jest też tak, że... Nawet mimo to, że jestem księdzem, to nie jest tak, że mam coś do powiedzenia. Często, i to jest też jakieś milczenie na Santiago, często jest tak, że po prostu słucham. Bo nie wiem, co powiedzieć. Bo nie ma na to żadnej dobrej rady, bo nie ma na to żadnego dobrego pocieszenia i dobrego słowa. Tak też jest. I tak też będziecie tego doświadczać. Chciałoby się, żeby ktoś znalazł nam ten złoty środek, a tak nie ma. On czasem przychodzi właśnie w tym milczeniu, w którym, jak głęboko wierzę, przemawia do nas Pan Bóg. W takim pielgrzymim żargonie, w takim pielgrzymim doświadczeniu, tym wszystkim, którzy chodzą, opowiada się takie dwa bonmoty, takie dwa zdania. Jedno jest takie, że nie jest ważne, żeby pokonać drogę, ale ważne, żeby droga pokonała Ciebie. Ponieważ co innego sobie wyobrażasz, a co innego doświadczasz. A drugie, że to nie droga jest trudna, ale trudności są drogą. I tego też uczy Camino. Jak pójdziecie, to zobaczycie, o czym mówię. Więc jak czujecie chociaż trochę, to się nie wahajcie. Buen Camino. Hasta luego.